Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam teraz mojego gościa, jak znaleźć pracę bez doświadczenia. Moim gościem jest pani Anna Czurak, doradca kariery i menadżer działu rekrutacji w firmie rekrutacyjno-szkoleniowej Personia z pasją do ludzi. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, czy to możliwe w ogóle, żeby znaleźć pracę bez doświadczenia w danej branży? Czy dzisiaj pracodawca chce 10 lat doświadczenia i ma nie wiadomo jakie wymagania? A jeśli możliwe, to jak to zrobić? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak, jest to możliwe. Współpracujemy z ludźmi, którzy chcą zmienić branżę albo którzy chcą wejść na rynek pracy, są studentami i zastanawiają się, jak to zrobić. Tylko trzeba podejść do tego dosyć świadomie, bo niekiedy wystarczy zrobić jakiś kurs albo zakończyć studia i na przykład rozpocząć staż w danej firmie albo praktyki, a niekiedy potrzeba jest większej koncentracji na tym, żeby zwiększyć te swoje kompetencje, zanim się zmieni branżę, to znaczy poznać jakieś tajniki danej branży, pójść na jakiś kurs, zwiększyć swoje kompetencje z zakresu powiedzmy Excela, językowych, więc tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, zanim w ogóle podejmiemy taką pełną świadomość do tego, czy będziemy pracować w tej branży, czy innej. Miałam ostatnio też taką klientkę, która na przykład była fizjoterapeutką i bardzo szybko zmieniła branżę na badania rynku. Mhm. Więc to jest taki ostatni nasz, można powiedzieć, sukces w Personii, ale tych różnych przebranżowień mamy wiele w naszej pracy właśnie z osobami, które chcą pracować gdzie indziej, nie tylko w innym miejscu pracy, ale również w branży. A z czego w ogóle wynika ten pomysł na zmianę branży? Dlaczego ludzie decydują się to zrobić i dlaczego przychodzą do was? I jak to w ogóle wygląda? Ktoś mówi: dzień dobry, jestem lekarzem, ale od jutra chciałbym być piłkarzem na przykład. Jak to w ogóle wygląda? Jakie są motywacje? Szczerze mówiąc, ostatnio zauważam jedną największą motywację. To jest to, że jesteśmy wypaleni zawodowo. Mhm. Czyli mamy doświadczenie w jednej branży, nie wiem, 5-10 lat, albo jesteśmy w takiej firmie, która po prostu nie spełnia naszych oczekiwań. Chcemy się rozwijać w danym kierunku, ale nie mamy takiej możliwości ze względu na to, że jest to na przykład mała firma i ona nie stawia na rozwój pracownika. Albo po prostu już, no, kolokwialnie mówiąc, nie mam ochoty pracy z klientem, więc co mógłbym zrobić inaczej? Na przykład mam też ostatnio wiele klientów, którzy pracowali w banku. Wiadomo, jaka sytuacja na rynku była w ostatnich czasach i wiele osób zostało właśnie zwolnionych. I teraz mocno zastanawiamy się, jakie są kompetencje tej osoby, jakie są jej mocne strony i jak je można wykorzystać w innym miejscu pracy. Więc czasami jest to kwestia tego, że ktoś jest wypalony zawodowo, a czasami to jest kwestia tego, że po prostu został zwolniony albo sam zdecydował, że nie chce już pracować w danej firmie i myśli o tym, czy zostać w tej branży, czy po prostu ją zmienić. Mhm. Nad tym pracujemy czasami troszeczkę dłużej, tak, ale widzę, że jeśli ktoś już dokona takiego świadomego wyboru, że tak, że chce się rozwijać w innej firmie i otrzymuje zatrudnienia w innej firmie, w innej branży, to jest bardzo mocno zadowolony, pod warunkiem, że właśnie może te swoje kompetencje, mocne strony wykorzystywać w tym miejscu pracy. A na ile praca na studiach czy jakiś staż zawodowy na studiach ułatwiają młodym ludziom start w ogóle na rynku pracy? Bardzo, bardzo ułatwiają i tutaj chciałabym też zauważyć, że jeśli ktoś jest na studiach w tym momencie albo już kończy studia, ale ma nawet wolontariaty, gdzieś jakieś dodatkowe projekty tworzy, może, nie wiem, ktoś znajomy poprosił go, żeby poprowadzić jego stronę internetową na Facebooku, czyli ogólnie ogarniał rzeczy dodatkowe, tak? Bo kiedyś tak naprawdę wiele lat temu mówiło się, że w CV powinno być wpisane te stanowiska pracy, na których my byliśmy na pełen etat, na umowę o pracę. A rynek pracy się dosyć mocno zmienił w przeciągu ostatnich, nie wiem, 20-30 lat. W związku z tym często możemy wpisać, że działaliśmy po prostu dodatkowymi jakimiś w dodatkowych miejscach, tak? Albo dodatkowe projekty prowadziliśmy. Nawet jeśli to był projekt związany ze studiami, był to jakiś wolontariat. Czasami właśnie studenci mają możliwość uczestniczenia w jakichś projektach dotyczących, nie wiem, w jakiejś fundacji, tak, która jest właśnie powiązana ze studiami i był projekt dotyczący na przykład organizacji pewnego wydarzenia, to też jak najbardziej takie rzeczy należy wpisywać w CV, bo to pokazuje, że jesteśmy proaktywni, że mimo że studujemy na przykład dziennie, to jeszcze dodatkowo coś robimy. Nawet, uwaga, jeśli mamy takie
kompetencje do tego, żeby prowadzić korki, korepetycje tak zwane. I chcemy tutaj też wykazać się, że na przykład umiemy rozmawiać z ludźmi, umiemy tłumaczyć, jesteśmy metodyczni, to tutaj też warto jest zwrócić uwagę na to, że takich korepetycji udzielamy. To jest nasza dodatkowa praca. To, czy ona jest, nie wiem, zajmuje nam 10 godzin w tygodniu czy więcej, to już nie ma takiego znaczenia. O tym będziemy rozmawiać na rozmowie rekrutacyjnej, tak? Jeśli rekruter o to zapyta. Wspaniale, wspaniale. To skoro pani wywołała rozmowę rekrutacyjną, bo właśnie o to chciałam zapytać, coś, co spędza prawdopodobnie sen z powiek większości osób, które szukają pracy, czyli ta rozmowa rekrutacyjna, jakich błędów na tej rozmowie nie popełnić, jak ona powinna wyglądać oczywiście ze strony tej osoby, która szuka pracy. Bardzo się cieszę, że pada to pytanie, ponieważ ja mam dwie role w mojej firmie. W firmie Personia pracuję zarówno jako doradca kariery, jak i menedżer działu rekrutacji, więc ja widzę, jak kandydaci przychodzą na rozmowy rekrutacyjne, jak się zachowują. Więc to, na co na pewno muszę zwrócić uwagę i podpowiedzieć, to po pierwsze trzeba być pewnym siebie. Trzeba być pewnym siebie, swoich kompetencji, swoich umiejętności. Jeśli nie mamy doświadczenia, to trzeba wiedzieć, w czym jestem dobry, dlaczego chcę pracować w danej firmie. To jest bardzo ważne, bo właśnie największymi błędami, które ja spotykam, to jest taka niewiadoma dotycząca tego, w czym ja jestem dobry, albo takie zastanowienie się, no może bym sprawdził się na przykład w dziale HR, albo może sprawdziłabym się w dziale administracji. Więc jakby tutaj bardzo jest ważne, żeby wypowiedzieć tą pewność siebie, żeby ona zabrzmiała. Tak, chcę pracować w dziale administracji, chcę zobaczyć, w jakim kierunku jakby będę mogła dalej się rozwijać. Ale to jest ważne. Druga rzecz to też mieć pewność siebie co do wynagrodzenia. Więc często zauważam, że nawet osoby bardzo doświadczone, mające, nie wiem, 20 lat doświadczenia zawodowego, czasami nie potrafią rozmawiać o tym, jakie chcą osiągać wynagrodzenie, jakie są jego oczekiwania finansowe, jej czy jego, tak, kandydata czy kandydatki. Więc to też jest ważne, żeby przygotować się mocno do tej rozmowy rekrutacyjnej. Ja często powtarzam, że rozmowa rekrutacyjna to jest rozmowa taka biznesowa, można powiedzieć, co ja jako kandydat mogę dać temu pracodawcy, ale też dopytać, co pracodawca może mi jako kandydatowi dać, czy rozwój, czy tylko wynagrodzenie, czy fajny zakres obowiązków. Więc tutaj bardzo jest ważne do tego, żeby do tego podejść tak naprawdę świadomie, że chciałabym pracować, czy chciałbym pracować w danej firmie i dlaczego. No dobrze, dobrze, ale to, co pani mówi, czyli na przykład ta pewność siebie, pewność swoich kompetencji, często przez pracodawcę może być zinterpretowana jako tupet i nadmiar tupetu, a często młodzi ludzie mają ogromne oczekiwania, a niewielkie kompetencje. Czy można przedobrzyć, przegiąć na takiej rozmowie kwalifikacyjnej z tym właśnie tupetem i z reklamowaniem siebie? Może jednak trzeba mieć realistyczne podejście do tego, co potrafię i czego mogę się domagać w związku z tym od pracodawcy. Tak, bardzo ważną rzecz pani redaktor powiedziała, bo mamy takie wrażenie, że coraz więcej młodszych ludzi chce zarabiać 4000 czy 3000 netto bez w ogóle doświadczenia. Więc jakby w takich osobach brakuje czasami pokory i na to też zwracam uwagę, że oczywiście ważne jest, żeby znać swoje umiejętności, wiedzieć, w czym się jest dobrym, ale jednak ta pokora jest też ważna. Trzeba być elastycznym w stosunku do tego pracodawcy. Należy też zapytać, kogo tak naprawdę oczekują, kogo poszukują, że ja mogę wejść do danej firmy, mogę zarabiać nawet, nie wiem, 2500 zł na początek, ale gdzieś tam aspiruję do wynagrodzenia 3-3500 netto. Mówię tak oczywiście ogólnie, bo to bardzo dużo zależy od danej sytuacji, od danej firmy i od danego kandydata. Często też oczywiście kandydaci lukrują, czyli właśnie pokazują się z jak najlepszej strony, a jednak podczas pracy no gdzieś tam wychodzą te niedociągnięcia i gdzieś brakuje tych kompetencji, o których on mówił wcześniej podczas rozmowy rekrutacyjnej. Więc trzeba tak wyważyć mocno to. Mówię o tej pewności siebie jako pewność siebie, czego chcę. Czego chcę jakby w tym miejscu pracy, czego chcę od danego pracodawcy i dlaczego chcę być w
w tych obowiązkach, dlaczego akurat te obowiązki chciałabym wykonywać na danym stanowisku pracy. Czy teraz mamy rynek bardziej pracodawcy czy bardziej pracownika? Bo ja mam takie wrażenie, że nieustająco praca szuka człowieka. Wciąż słyszę, a znasz kogoś, kto mógłby coś, a znasz kogoś, jakby pracownicy są nieustająco poszukiwani. Jak to więc jest z tym rynkiem? Ja powiem teraz, że w tym momencie jest bardzo dużo ogłoszeń i z drugiej strony widzę, że 1/3 pracowników szuka pracy. Nie mówię o tym oczywiście głośno w miejscu pracy, ale mniej więcej co trzecia osoba chce zmienić pracę w ogóle. Są takie raporty nawet na pracuj.pl. W związku z tym mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę według mnie i wielu osób z danej branży, ekspertów właśnie z branży HR, zauważa, że jest to rynek specjalisty. Czyli jeśli mamy co najmniej 3-5 lat doświadczenia, to łatwiej nam jest zmienić pracę i osiągnąć jakby fajniejszą pracę, lepsze zatrudnienie, czy jeśli chodzi krótko pod kątem wynagrodzenia. Coś trzeba umieć, tak, żeby szukać pracy. I właśnie o to chodzi. Ponieważ czas nas goni, ja bym chciała jeszcze panią o CV zapytać, o to, jak napisać CV. Pokażemy, tutaj mamy taki slideshow tego, jak CV powinno wyglądać i jak nie powinno wyglądać. I chciałabym, żeby pani opowiedziała o tych CV. To są CV, które są przygotowane akurat przez naszą firmę, dla naszych klientów. One są dla różnych osób i to, co jest ważne, a to CV, bardzo ważne, to CV to jest kreatora pracuj.pl, ono jest bezpłatne, ale proszę zauważyć, że 90% CV, które do nas na przykład trafia, jeśli mamy 200 aplikacji, to około 95% aplikacji jest takich biało-czarnych. Czyli jakby najważniejsze, żeby to CV wyróżniało się graficznie, ale też merytorycznie. Warto przy zmianie branży, bo dzisiaj rozmawiamy też o zmianie branży, warto wpisać, jakie się ma kluczowe kompetencje. Co jest tak naprawdę właśnie moją mocną stroną, ale w czym mam też doświadczenie albo w jakim zakresie mam wiedzę. Też CV powinno być graficznie dostosowane do danego stanowiska pracy, bo to ostatnie CV, które widzieliśmy, ostatnie CV, które widzieliśmy, takie bardzo kolorowe, to było CV pani, która była grafikiem. A po lewej stronie były CV bardziej stonowane do stanowisk właśnie takich bardziej administracyjnych, menedżerskich. Możemy pokazać jeszcze raz, to o czym pani mówi, poproszę jeszcze raz te CV. Tak, więc to jest bardzo ważne. Po lewej stronie dwa pierwsze to były związane właśnie z administracyjną pracą albo menedżerską. Trzecie CV, które mamy tutaj takie różowe, ono specjalnie jest różowe, ponieważ pani chciała wejść do branży beauty i to było właśnie ważne, żeby jakby pokazać ją, że jest osobą, która miała też w ogóle różową bluzkę, więc też dopasowaliśmy do zdjęcia blondyneczka, ale bardzo szybko też znalazła pracę. Po 8 latach szukania pracy, znaczy po 8 latach, gdzie nie pracowała, tylko wykonywała pracę w domu, tak, siedząc z dziećmi na macierzyńskim i na wychowawczym, znalazła bardzo szybko pracę, tylko dlatego, że to CV było bardzo wyróżniające, ale też pokazało jej kompetencje. No i podczas jeszcze konsultacji zawodowej, którą z nią przeprowadziłam, bardzo mocno przygotowałam ją do rozmowy rekrutacyjnej. I te ostatnie tutaj po prawej stronie, to jak pani mówiła, grafik komputerowy, tak? Tak. Ktoś się ubiegał, więc pani, która... Tak, dokładnie, więc mocno można było tutaj sobie już pokolorować, gdzieś bardziej właśnie zaznaczyć, wyróżnić to CV jeszcze bardziej. I rzeczywiście tutaj Paula również zmieniła bardzo szybko pracę. Muszę powiedzieć, że bardzo się to podejście do CV zmieniło, bo 20 lat temu czy 25 lat temu, jak ja szukałam pracy, no to te ostatnie, które jakby tu mamy jako te mniej prawidłowe, no to takie królowały. Miało być przejrzyście, miało być jasno, pracodawca miał od razu zobaczyć, co tam jest, a nie jakieś tam kolory, kółka. Muszę powiedzieć, że tym to mnie pani akurat bardzo zaskoczyła, tym, jak te CV teraz mają wyglądać. Jeszcze ostatnią rzecz na koniec zapytam. Często na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca różne zadanie daje. Nie wiem, kładzie 10 zapałek i każe wybudować most, albo jakieś tego różne, albo jakieś słomki, kubek i coś skonstruować trzeba. Jak podchodzić do tego typu zadań, czy one rzeczywiście mają sens? Ja powiem szczerze, że mam nadzieję i zauważam, że coraz więcej firm odchodzi jednak od tego. I mam nadzieję, że tak będzie, że jednak tych zadań takich tak zwanych nieodpowiednich nie będzie. Zadawane są różne dziwne pytania, ale już sami kandydaci zauważają, że to są pytania nie na miejscu, nic nie wnoszące do danej stanowiska, do danego stanowiska pracy czy do danego ogłoszenia. W związku z tym gdzieś tam zauważam, że już nie padają pytania tendencyjne typu, gdzie się widzisz za 5 lat albo co zrobisz, jak dostaniesz, tak jak będzie pożar,
a jesteś na pierwszym piętrze. Więc no, gdzieś tam na pewno rekruterzy sprawdzają oczywiście czas reakcji, pomysłowość, kreatywność, ale to też bardzo zależy od danego stanowiska pracy, na jakie się aplikuje. Rozumiem, dziękuję serdecznie. Pani Anna Czurak, doradca kariery i menadżer działu rekrutacji w firmie rekrutacyjno-szkoleniowej Personia z pasją do ludzi, była moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie, po przerwie jestem z powrotem.